Tu zaraz będzie już się zaczyna, Urząd Rady Ministrów i oczywiście na drugiej tutaj stronie pomarańczarnia. Ogrody, tak. O, zobacz, tutaj się spodziewają też widocznie, bo ogrodzone. A tu właśnie ministerstwo, Urząd Rady Ministrów. Tu żeśmy... Tak. Pomnik Chopina w Łazienkach bardziej tam. Na lewo, a tutaj właśnie Belweder, gdzie urzęduje Wałęsa. Samochód stoi, jest Belweder. Wojsko, tutaj, tutaj możesz śmiało powiedzieć, tutaj ja 27 miesięcy miałem właśnie... Tu właśnie jedziemy z sołtarzem, moim kuzynem Mieczem, który właśnie 27 miesięcy był. Obecnie teraz tutaj właśnie wszyscy, tak. Cała śmietanka. Były premier Bielecki. Też tutaj mieszkał. Mieszkał. Tutaj ambasada zjadła. Tak. Jeździł na dużych tych wywrotkach. Kościół świętego Kazimierza, gdzie właśnie Wandzia i Krzysiu byli chrzczeni. Gdzie mieszkali na ulicy Czerniakowskiej. To właśnie jest ta okolica. To jest ulica w tej chwili Chełmska. To jest w tej chwili ulica Chełmska, ale to była dawna Czerniakowska? Nie, dojeżdżamy teraz do Czerniakowska. Dojeżdżamy właśnie teraz do Czerniakowska. I tutaj postawili taką zajezdnię, trolejbus autobusową. Tu właśnie, gdzieś ten dom stał. I teraz jego chłopaki tu byli, nie byli u nas. Tam właśnie stał. Duszka, wapno wiozą. Nawet w parku łazienkowskim widzi, jak kaczki idą, ludzie je karmią. Mamusia siedzi, mamusia siedzi i kaczki obserwuje właśnie w parku łazienkowskim. Tam Elizabeth chodzi, szuka, będzie zdjęcie robiła. Tutaj Mieciu studiuje coś. Tam Elizabeth z babcią karmi kaczki, o. Zima, kaczki karmi. O, jak lecą, a i gołębie się śpieszą do jedzenia, ty? Ale kaczki chyba będą te gołębie odganiały. Tu Elizabeth ich karmi. W Łazienkowskim w Warszawie. Właśnie tutaj Mieciu, mamusia Elizabeth. I tu właśnie jest za pałac na wodzie. Wszędzie zamarznięte, a w jednym miejscu woda nie płynie. I tu właśnie kaczek. Masa kaczek. Nawet i łabędź stoi sobie tam na noce. Dwa łabędzie piękne. Właśnie piękne pawie. Teraz ślicznie pożyje ten pawie. Jeśli Elizabeth z tamtej strony, to będę cię widzieć. Ślicznie pożyje tutaj.
pawie, a ty jeden odprawia sobie show. A tam jest właśnie mamusia. I tam Elizabeth i Miecie. Pałacu Łazienkowskim na wodzie. Paweł właśnie. Pięknie to robi. Pałac Łazienkowski. Ale uciechę mają ptaki. Pałac Łazienkowski na wodzie. Z całych wszystkich stron wodą otoczony. A tam właśnie na froncie tego pałacu właśnie pawie siedzą. Wygrzewają się. Co za ucieka. Tutaj chodzi paw między nami. Bardzo mi się daj. I na ręce mu daj. Tam Elizabeth. Mamusia i Miecio. Dog. What is the name of the dog? The name of the dog is a dog. Chodź. Tutaj Andrzej. Wujek Andrzej. Właśnie, tata Kasi. A tu Stumiel. Widzicie, ludzie kochani, to jest po polsku. A po angielsku to by wyglądało tylko, raczej brzmiało. Chcecie coś jeść? Kolacja będzie. No to co? Mówiliście coś ze sobą? To poszprachajcie jeszcze coś. Po angielsku pomówię troszkę. Etwas nicht zu viele. We haben... We haben nicht zu viele Zeit. Wir haben Essen. Wir müssen Essen, ha? Essen to jeść, tak? Weiß nicht. Wollen Essen. Wollen Essen. To jeść, tak? Ich möchte Essen. Etwas. Brot to co to jest? Chleb? Eniusia, nie ci. Student treni, który go uczy jeździć autem. O. Ojej. Ciocia Czesia jak ma? No, mamusiu. Ciocia robiła jak dzisiaj... Jak dobrze. Jak bomba. Przestraszyła nas wszystkich. Ale tu całą winę to właściwie ja ponosiłem. Bo tam trzeba było wsunąć ten... Fotel i by była... Nie zrobiła to. To Kasiu... Ja nie odsuwałam się. Kasiu, ty mówisz po angielsku, ty się uczysz to, co ja wiem od dziadzi. Tak. Ale ciekawy, jaki ty akcent masz, bo ty się uczysz angielskiego. No nie wiem, no jeszcze nigdy nie brałam. Ale Elizabeth, powiedz coś do niej, to zobaczymy. Przeanalizujemy jej akcent. Czy ona ma angielski akcent, czy po prostu... Dzieci w szkole jest, jak tam to działa. Ja to. Jakie lekcje, jakie tam to wszystko mają. Ty porozmawiaj z nią. Zapytaj jej się. You have something to say, Elizabeth, to her? Maybe you can talk to her. I don't know what to say, though. What am I supposed to say? Oh. Well, what kind with of... With everybody looking like this, you know. What kind of English you are taking, Kasia? You are taking English as in England, or you are taking... American. Oh, I don't know now, because I'm in the first class, so I can tell about it. But I think now we have only grammar practice. Zrozumieli? Ja nic. Ale my nie rozumiemy nic. Ja nie, wy nam nie mówisz. Oni nas chyba nie coś Elizabeth, it sounds like she is speaking
quite fluently, huh? Mm-hmm. Yeah? Kasiu, ty mówisz quite fluently. You know what means that? I know. Do you practice as a speech, maybe like a, how they call Elizabeth in our, you know, country when they phonetics. Put you, phonetics, you know, phonetics. Pronunciation. Yeah. They put you in a boot with this, all these phonetics. Things, you know, phonetics, right? Czy wy to macie? Jak macie specjalne takie budki, pomieszczenia? Nie, nie. Znaczy po prostu to są normalne lekcje, tylko że po angielsku. Kto jest 2 stycznia, środa, jesteśmy 19. U Wandzi, Andrzeja, Danielewicz. Dunalewicz. Jesteśmy gotowi. Jeść drugi obiad dzisiaj, mówiąc nie, po angielsku, po polsku. Nie, to kolacja. Tak, kolacja. Kolacja. To kolacja. To jest cukier. Tak. Wandzia. Deniusia, która to jest? Kasia. Tak. Już rozmawiały. Jeszcze po angielsku trochę. Andrzej. Po polsku trochę po angielsku. Właściwie ja jestem za tym, że niech każdy się przedstawi do kamery. To już Edward. A no właśnie, dobrze by to było, Wandziu. Zacznijmy od ciebie, od głowy domu, bo ja myślę, że chyba w tym domu to, bo w moim domu to nie ja jestem głową, to już ci odpowiedziałem. To Andrzej powie, kto tu jest głową mnie. Wandziu jest mężczyzna. Kto się jest głową, to jest szyją. Mężczyzna jest głową. Głowa czy szyja? Wandziu od ciebie. Jest kobieta jest szyją. Ja myślę, że ona jest głową, a ty jesteś szyją. Albo ja głowa jak wyszła prosto, a szyja mówi na wszystkie strony. To już Wandzie, żeśmy tak na przymus przestawili jako głowę domu. I to będziemy otwarzać dzisiaj? Możemy. A ty jest to dzisiaj Kasia. Dzisiaj otworzymy, tak? No, ja już byłam. Kasiu, przedstaw nas tutaj po angielsku. Tak. Powiedz, który jest dzień, znaczy i kto jest, przyjechał i tak dalej. Po angielsku powiedz, bo ja jeszcze nie dałem. Tak, Kasiu, ja nie dałem narracji tak angielskiej, to ty ją dasz. Powiedz po angielsku, witamy w naszym domu. So, welcome in our house. Today is 22nd of January 1992, and that's my mom, Gwenda. That's me, Kate. That's my father, my grandfather, my grandma, and my aunt, and our guest, Elizabeth, and my uncle. And that's Yogi. Yogi, what a privilege that was, Yogi. Say hello. Say hello. Thank you. That was beautiful English version. I have nothing to add. Elizabeth, maybe you have something would to say. Would you like me to give the Polish version? No. Yeah, give me the... Oh, that's right. That, no. Yes. Chwileczkę. Musisz. Elizabeth, a Kasia dała wersję angielskiej, to ty teraz wersję polską. Jak miesiąc pewnie jest? Miesiąc. Styczeń. Dobry Wiasiu, dzisiaj jest 22 stycznia. Jesteś środa. Jesteśmy gdzieś, nie. Cioci Wandzi. Cioci Wandzi. I u cioci Wandzi rodziny. Tak. U państwa? Dunalewicz. To wszystko. No i co jeszcze? No. Będziemy kolację spożywać. Tak, spożywać. Smacznego. Jeść może. Właśnie. Smacznego. To myślę, warto. Czas leci. A gdzie? To było cieplej. Co u mnie taka się wymaca? No nie wiem, zawsze tak, bo obłoki do totalnego. A żeby, żeby... No tak. No. Gdzie ja mogę wtrącić? Cik, później nie zrobię. Jeszcze do naszego towarzystwa dołączyła się druga część rodziny. Tereska i Krzysztof z Górzyńcy. Brat mój. Brat Wandzi, to oczywiście syn. A dzieci czyje? A oczywiście syn tej pani, która uczy tamtego.
w Gdyni 24. 23 stycznia 92 rok. Jesteśmy przy plaży w Gdyni, z tyłu w głębi właśnie Muzeum Wojskowe. Stare kaciusze, czołgi. To jest wąwowiec. Helikopter. Widać. Łabędzie, masa łabędzi. Plaża w Gdyni. Head w głębi maszty. Dal pomoże. Gdynia na plaży, masa łabędzi, zimo. 23 stycznia. Elizabeth tam się właśnie zbliża. Czekają na jedzenie, a przyszliśmy, a Elizabeth nic nie ma. Ale zaraz przyleciały do nas. Popatrz, jak się biją. Widzisz, jak się biją? Niespokojne, bija się. Lubisz? Wow. Skwer pościuszki. Tam head w głębi dar młodzieży. Tamte maszty, wysoko jest dar pomocy. Elizabeth w Gdyni, head w górze, znaczy w głębi, jest nasz dar młodzieży. Nie wiem, czy widać, ale właśnie tutaj ściągam nazwę jego. Powinno pisać mniejszymi literami. Jesteśmy na skwerze Kościuszki. Tam head dalej, tamte masztowce, to jest dar. Tu jest właśnie Boleś. Jego rodzice tu są pochowani. Tam jest mama, Maria Orzechowska. Tutaj właśnie za krzyżem jest tata. Tatę pamiętam bardzo dobrze.
Elizabeth. Jesteśmy na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 24 stycznia 1992. Boleś i Elizabeth u Tadeusza na grobie zapalają znicze. Tadeusz Lambrych. Wydaje mi się, że wczoraj byłem z nim tutaj i mnie powiedział, że następnym razem przyjadę go odwiedzić, to tutaj. Piękne miejsce na Witominie, cmentarz Gdynia Witomino. Jesteśmy u bratowej Heli. Jest 24 stycznia 92 rok. I właśnie mówiłem, że wujek nogę złamał, żeby kózka nie skakała. Nóżki nie złamała. I tutaj bratowa właśnie Hela coś chce powiedzieć do cioci i do wujka. A więc proszę, bratowa. Dziękuję serdecznie za kartę z życzeniami i to, co było w karcie. Bardzo się cieszę, tylko martwcie się o wujka, że nogę złamał. Dziękuję cioci i wujkowi serdecznie. I zapraszam do Polski. Czyli Bolenia Orzechowskich. 24 stycznia 92 rok. I tu Boleniu nam figle płata. Jo, na cześć wujka Zygmunta. Cy. Palimy tu wszystko. I cioci Filoni. I cioci Filoni kochanej. Kochani, pozdrawiamy was serdecznie. Bądźcie zdrowi, żyjcie nam bardzo, bardzo długo. Długo. Tęsknimy bardzo za wami. Strasznie tęsknimy za wujasem. No, co słychać? Napiszcie do nas. Ja. Życzymy dużo, dużo zdrowia w nowym roku. My już emeryci jesteśmy. Pomyślności. I wszystko tego sobie życzycie. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim. A my już dwa dziadki emeryci. O! Dobre dziadki. Ja, no dobre dziadki. Moja mama zmalała, ja się wyciągłem. Ile to jest? 11 lat temu chyba, ile jak ja byłam? 12. Spokój, ile co ja 12 lat temu, ciociu Filoniu i wujku. Byliśmy razem do 9 lutego, nie? Zgadza się. Ja? Kiedy to zleciało? Jakby kijem rzucił. Pamiętaj, gdyby dzisiaj, żeśmy pojechali tam tę restaurację patrzeć, no. Tatuś, ty? Tak, no. Mówiła Bandzia, żeż. Tak. Wujku, trzymaj się, kochany. Bardzo miło. Dużo chodź po powietrzu. Tylko uważaj na ślizgawice, żebyś gdzie nogi nie złamał na stare lata. Bo już złamał, ci mówiłem. Już złamał wujek nogę, jo? Ja, a gdzie on tam raz? Kiedy przyjedziesz jeszcze do Polski, wujku? Jo, bardzo serdecznie prosimy. Bo ciocia to nigdy się nie mogła wybrać. No, nie. Brak odwagi była. Bardzo byśmy... Porozumieć się Polakom dziś niełatwo. Rząd nie może, więc nie cofnie nam podwyżki. Jeśli chcemy wciąż się zatęśniło światło. W czarnomorskiej flocie wujka trwa przy sterze. Czy przypadnie Ukrainie, czy też Rusi? Mazowiecki ma doradzać w Belwederze. Ale mówi, że się z tym wpierw przespać musi. Ale ogólnie jest wesoło. Ja rzekłbym nawet chorosho. Odwiedzajcie więc światowcy nasze zoo. Usta milczą. Ryba śpiewa. Polskie co? Polskie zoo, polskie zoo, polskie zoo. Polskie zoo. Polskie zoo, polskie zoo, polskie zoo. Polskie zoo.
Ich klicke gerade mehr weiter. That's the east side of the Brandenburger Tor, what they call. Another side is the west side. It's not good made. It's a Reichstag from the east side view. Here we are on the west side, and we are making the picture from the west side to east. That's why the horses and everything face up east Berlin. That was a part of this tearing of the Berlin Wall that was going here all the way up to the Reichstag, to the Spree.